No, to nie będzie zwykły mecz, tak? Nie będzie zwykły mecz. Gospodarze to GKP Targówek. Goście to... Klub sportowy Weszło. Klub towarzysko sportowy Weszło. Jest to oczywiście mecz Ligi 8. No, początek spotkania całkiem niezły. Dzisiaj Weszło gra osłabione, bo nie ma jeszcze zaciągu z Afryki. Z doktora Kongo. Prawdę? Będziecie mieli zawodników z Kongo? Dobra, no tak. Cwaniak. Czas się zmienił na letni, to przyjechali murzyni. No, oni przyjadą, już są dograni. Widziałem ich paszporty, widziałem ich... A widziałeś, że grają? Nie, ale to są pierdoły. Słuchaj, czy jakiś prezes w Polsce widział piłkarza, zanim go ściągnął? Nie. Wiesz, to się patrzy właśnie na Transfermarkt, na 90 minut, na YouTube'a, takie rzeczy. Oni nie mają co prawda ani Transfermarkt, ani 90 minut, ani YouTube'a, ale liczę na to, że nas wspomogą. Jak Trałka gra w Lechu, to wszyscy mamy refleks na klasie w takim razie. Może ja spróbuję? Ja spróbuję, gorszy od Trałki jesteś, rzucisz 30 kilo i się nadasz. Tylko zastanawiam się, bo już 6 lądują i ponoć lądują po południu, a my gramy w niedzielę od rana. Czy nie będzie jakiś jetlag, coś, ten, Mazowiecka? A od razu mają na boisko. No tak, no, najchętniej tak. A co, oni będą przylatywać na mecz i wracać po meczu? Nie. Nie, zostałem na stałe, tylko właśnie musimy gdzieś zakwaterować, bo jednak stolica przemieliła dużo zawodników zagranicznych i nie chcielibyśmy, żeby ich potem namierzyć gdzieś. Nie wiedziałem, że ludzi w ogóle przypierdzieli, daj spokój. O kurde. Pan tutaj prywatnie czy służbowo? Służbowo. Z kulami to służbowo. Tak. Nawet jest ambasador pan. Tak? No z Mają przyszedł. Chyba, nie wiem, że coś jakiś ten. Lepszego miejsca na randkę nie mogli sobie znaleźć. No, absolutnie nie. To jest lepiej jak na koncertach chopinowskich w Łazienkach, na które serdecznie wszystkich zapraszam. Grasz? Nie, robię za fortepian. Potem idę do ulubionej na wódkę po koncercie chopinowskim. Jak smakuje? Człowiek. No, chyba będzie jakiś rzut karny. Nie, jego gościu się przewrócił tam i karnego od razu. Karny dla Weszło. Dla wszystkie płyty rodzaju. Zesraj się! No i 0 do 1. No i chujowo. Trochę. Tak. Mam sąsiadkę z Białegostoku. Wiem, już rozmawialiśmy o tym. Sąsiadkę masz jakąś nową, tak? Nie, cały czas ona mieszka, już tam parę lat mieszka u mnie w bloku. Jest psychologiem dziecięcym, często z nią rozmawiam. Poradziła mi, jak kopulować, żeby nie mieć dzieci. No, druga połowa, zmiana ekspertów. Jak randka? Z kim? Z Mają. A z Mają tak, tylko że uciekła. Tak wróci. Zawsze wracam. A druga połowa zaczęła się od karnego dla Weszło. Ale mógłbyś chociaż poskoczyć, no. Nie wiedziałem, że nagrywasz, a zrobiłbym jazdę na kolanach. Ej, chuj, tam kurwa grają jak... No i czerwona kartka teraz. Ja pierdolę. Dawaj czerwoną! Nie, była właśnie. Właśnie była czerwona kartka dla zawodnika z Targówka. Nie nagrałem, ale to... O co poszło przy tej czerwonej kartce? Wiesz co, zjechał mu kurwa w kostkę tak strasznie. Kurwa, nawet ale nie ma co zbierać. O, cześć? Co? To ten, noga domina potem. Ale sytuacja ciekawa. Poszkodowany też dostał czerwoną kartkę. Domino, kurwa! Wypierdalaj! Bo się odezwał. Co powiedział, chuju jebany, skurwysły pierdolony, kurwa ci dajmy, tak? Jak ten gościu chciał go chyba przeprosić, to Dawid powiedział, że chuj ci w dupę i sędzia myślę, że to do niego. Proszę bardzo, mecz się zakończył, to może kibice Weszło się uaktywnią. No może za tydzień się uaktywni na Magę Mącie jednak. Bo... Po meczu już można. Wiesz co, musimy do domu wrócić jakoś. Wolałbym wrócić. Z gadku wolimy nie, no. No dobra, koniec tego pierdzielenia. Teraz będzie na poważnie. Chwilę o tym, co znajduje się nad filmikiem i co znajduje się pod nim. Nad filmikiem znajduje się tytuł filmu, Mecz o życie. I dlaczego ten filmik tak się nazywa? To był oficjalny hashtag tego meczu. Jeden z kibiców GKP Targówek, Mikser, jest ciężko chory i kibice Targówka starają się mu
pomóc. Cały dochód z tego spotkania był przeznaczony dla miksera, a sprzedało się na to spotkanie ponad 500 biletów. Hello, to jest B-klasa. Chyba 526 biletów się sprzedało. No dobra, to było o tym, co nad filmikiem, a pod filmikiem standardowo w komentarzach coś tam będzie ode mnie i tym razem będzie to konto, na które można wpłacić pieniądze, aby mikserowi pomóc. I umówmy się tak, jeżeli komuś ten filmik się podobał, to wpłaca na to konto złotówkę, a jeżeli ktoś stwierdził, że ten filmik jest do dupy, to wpłaca 50 groszy. Wszystkie tam szczegóły będą pod filmikiem. To by było na tyle. Wracaj do zdrowia! Ej, mikser, wracaj do